Ekscelencjo, szanowni ojcowie, rektorzy, szanowni państwo, panie i panowie, wypada mi też rozpocząć od takich zdań, które albo nawiązują do pewnej definicji, które już tutaj zostały przedstawione, albo do tych obrazów dotyczących manipulacji, które też zostały tutaj zarysowane i przez księdza biskupa, i przez pana profesora Antoniego Dudka. Mianowicie zacząłbym od takiego stwierdzenia, że czy nam się podoba, czy nie, to manipulacja historią też jest wpisana w niedoskonałość ludzkiej natury i wpisana jest także w działania państwa, czyli w działania instytucji, które w dużej mierze są powołane, ale także same i słusznie się kreują jako odpowiedzialne za budowanie wspólnoty, czyli za budowanie pewnego zjawiska polegającego na tym, by być co najmniej pośrednikiem w dostarczaniu wiedzy na temat nas samych, to znaczy społeczeństw, które w danym państwie żyją, w danym państwie funkcjonują, i służebna rola tychże instytucji państwowych w budowaniu wspólnoty gdzieś tam się krzyżuje z pokusą nadwyrężenia instytucji państwowych do tego, żeby stać się kreatorem w gruncie rzeczy tej polityki historycznej, czy kreatorem historii służącej w związku z tym bardziej podtrzymaniu nie tyle wspólnoty, co danej władzy państwowej. Nie jest to odkrywcza teza, wszyscy to wiemy, bo obserwujemy, że tak jest. Tak jest, że z jednej strony państwa już historycznie istniejące, państwo dzisiejsze, także III Rzeczpospolita, składa się z ludzi, którzy w ciągu tych 20 paru lat pokazali nam swoją postawą, swoimi decyzjami, że gdzieś nie wszyscy potrafili nie oprzeć się tej pokusie, by stać się w gruncie rzeczy manipulatorami, to znaczy stroną, która historię wykorzystuje nie do tego, żeby służyć budowaniu wspólnoty, tylko by wykreować siebie, czy też podtrzymać tę władzę posiadaną przy życiu. Ksiądz biskup w jednym ze swoich zdań tutaj wygłoszonych nawiązał do tego, mówiąc o tym, że niewątpliwie, delikatnie mówiąc, nie tylko niedokończony, ale w dużej mierze nie rozpoczęty proces w 90. latach dekomunizacji, to jest właśnie element tego wykorzystania przez elity ówczesnej władzy III RP, w dużej mierze wybranej także demokratycznie, choć możemy mieć tutaj wątpliwości co do ówczesnego zakresu realnej demokracji, były zainteresowane tym, żeby nie odkryć należnej nam prawdy o czasach PRL-u, ponieważ prawda odkryta o czasach PRL-u byłaby początkiem końca formacji ludzi, którzy tę władzę posiedli. A zatem ta teza mówiąca o tym, że historia jest i służy jako bardzo poważny przedmiot manipulacji dla bieżących potrzeb ludzi sprawujących władzę, powtarzam, nie jest odkrywcza, ale trzeba ją wyartykułować. Podobnie jak niewątpliwie druga teza, którą szczególnie dzisiaj widzimy, a która też nie jest zjawiskiem tylko i wyłącznie współczesnym, jest także zjawiskiem historycznym, mianowicie używanie historii do nie tylko wykreowania siebie, czy też powstrzymania ewentualnego procesu rozpoznania złej strony osoby manipulującej, ale także historię używano i używa się
do tego, by wprowadzać pewną rywalizację poznawczą dotyczącą przekazu historycznego na zewnątrz działającego. Przekazu historycznego, który w dużej mierze nie kończy się na przeszłości i jej opisie, tylko służy temu, żeby dane państwo współczesnie funkcjonujące mogło wykorzystać ten przekaz historyczny do realizacji własnych bieżących celów. Dzisiaj jesteśmy oczywiście świadkami tego typu manipulacji historią bardzo jednoznacznymi w ciągu szczególnie ostatnich miesięcy. W roku 2015 mieliśmy takie nasycenie informacjami, które mogły skłonić do takiej jednoznacznej oceny i refleksji. Kiedy na przykład jedną z form nacisku na Polskę, by przyjęła uchodźców, którzy stali się z dnia na dzień niepożądanym elementem zdatnym do pracy, a niepożądanym elementem dla Niemców, to chciano nas obarczyć tym zjawiskiem, które okazało się być zamęczące już dla Europy Zachodniej, i zaczęto używać historii do tego, żeby nas przymusić do uznania, że jesteśmy gorsi. Ponieważ w przeszłości, konkretnie w czasie II wojny światowej, rzekomo zamordowaliśmy więcej Żydów niż Niemców. Krótki przekaz fałszujący z punktu widzenia historycznego, ale za to zdolnie socjologicznie i psychologicznie wyrażony, spowodował, że otrzymała społeczność europejska pewną już de facto też zastaną wiedzę na temat, a raczej nie wiedzę, na temat historii Polski okresu II wojny światowej, w którym ta historia została użyta nie tylko po to, żeby utrwalić kłamstwo, tylko żeby to kłamstwo i wówczas i później za 10 lat, 20 i 100 mogło być używane do bieżącej potrzeby politycznej danego państwa. Akurat w tym przypadku to byli emigranci, uchodźcy, a za 10 lat zobaczymy. Faktem jest, że jest to znowu teza dość oczywista. Wszyscy ją widzimy i obserwujemy. To znaczy teza taka, iż historia również jest elementem bardzo ważnym, poddawanym manipulacji, kreowania współczesnego świata i elementem bitwy polityce zagranicznej. Na poziomie Unii Europejskiej ta bitwa, szczególnie nas interesująca, szczęśliwie nie odbywa się na noże, pistolety i samoloty, bombowce, ale trzeba zdać sobie sprawę, że to jest dokładnie narzędzie. To jest narzędzie, które służy do prowadzenia bitwy. To są te dwie tezy, które niech zostaną sobie gdzieś tam z tyłu na razie, bo chciałbym państwu powiedzieć, że kwestia manipulacji historią jest oczywiście bardzo ważna i trzeba ją jakoś próbować definiować. I znowu, tak jak pan profesor Antoni Dudek zaproponował, by zacząć od bardziej formy, a nie treści, ja też bym zaproponował taki początek, choć jak państwo zobaczą, granica między formą a treścią gdzieś jest bardzo ze sobą nakładające się. Otóż niewątpliwie, patrząc szczególnie na historię okresu PRL-u, widzimy, to jest dobre szkiełko do badania manipulacji, dzieła manipulacji historią, widzimy, w jaki sposób ta manipulacja przebiegała na poziomie właśnie pewnej formy. Tą formą nazywam to, o czym ksiądz biskup z kolei też wspominał, to znaczy umiejętność nadużywania języka do tego, by nie dopuszczając do pewnych sformułowań, nie dopuszczając do pewnych określeń, a z drugiej strony nadużywając inne określenia, dokonać de facto manipulacji historią. W okresie PRL-u
przede wszystkim na straży tego zjawiska manipulacyjnego stała cenzura. Stała cenzura, która na przykład w końcu lat 40., oczywiście nie sami cenzorzy, tylko odpowiednie komisje, najpierw Komitetu Centralnego PPR-u, a później PZPR-u o tym zadecydowały, że należy wykreślać z pojęcia w sferze publicznej takiego jak, to już w 1947 roku ostatecznie się stało, jak sowiecki, takiego przymiotnika po prostu nie ma w języku polskim i pojawia się przymiotnik radziecki. Jak Państwo wiedzą, w tradycji polskiej słowo rada jest związane bardzo silnie, przynajmniej dla tamtego pokolenia to było, tak, jest związane z samorządnością. Rada to jest rada wiejska, rada miejska. To są pojęcia, które gdzieś od Kazimierza Wielkiego, jeśli nie wcześniej, funkcjonują w naszej jakby edukacji II Rzeczpospolitej. Nagle zamiana tego słowa sowiecki na radziecki miała oczywiście nas przybliżyć emocjonalnie do tegoż państwa. Podobnie w końcu lat 40. jest to oczywiście proces dużo dłuższy, którego jesteśmy świadkami do dzisiaj, notabene świadkami bardzo ciekawego zjawiska pokazującego, jak świat realnego socjalizmu mógł się też dogadać ze światem realnego kapitalizmu w okresie zimnej wojny na trupie prawdy historycznej. Chodzi mi o przymiotnik oczywiście niemiecki. Który to przymiotnik niemiecki już w latach, końcu lat 40. został decyzją cenzorów. Te zapisy cenzorskie są dzisiaj do odkrycia. Między innymi tym się zajmuje pani Janina Hera, która przebiegła te wszystkie zapisy cenzorskie w archiwum akt nowych, publikuje na ten temat bardzo ciekawe artykuły i widziała po praktyce jakby zapisów cenzorskich, jakie było dno, jakie były powody skreśleń, bo nieprzypadkowo rzecz jasna cenzorzy kreślą dane słowa. I otóż słowo niemieckie zaczyna być skreślane w sposób ewidentny pod koniec lat 40., czyli w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać dobrzy Niemcy, czyli Niemcy z NRD. I w to miejsce oczywiście wprowadzany jest przymiotnik dużo bardziej intensywnie istniejący równolegle jak hitlerowcy, no a z czasem naziści, którego już jesteśmy dzisiaj świadomi, że praktycznie opanował nam to słowo, opanowało nam naturalny przymiotnik niemiecki. Gdybyśmy nagle z kamerą mogli się znaleźć na warszawskiej ulicy czy innego miasta okresu II wojny światowej i zapytali się przechodnia, oczywiście w wirtualnej teraz opowiadam rzeczywistości, jak nazywa okupanta, no to wiedzą Państwo, że nazwaliby go Polacy Niemcami, Szwabami, na pewno nie nazistami. W ogóle takie słowo nie istnieje w języku polskim okresu, o którym jest mowa, czyli w latach 39-45. Słowo naziści nie istnieje, a dzisiaj jest jedynym. To jest ta manipulacja, można powiedzieć, bardzo wyraźnie widoczna z punktu widzenia języka, a oczywiście w okresie PRL-u ona jest dzisiaj szczególnie intensywnie analizowana, ponieważ mamy teraz narzędzia poznawcze w postaci wejścia do akt, do archiwów i możemy tym warsztatem historycznym udowodnić. Takim słowem jest oczywiście, proszę zobaczyć, jak do dzisiaj bardzo mocno tkwiącym w naszej świadomości słowo wyzwolenie, a nie okupacja. Słowo wyzwolenie dotyczące wejścia Armii Czerwonej i całego procesu budowania Polski Ludowej. Mamy tak daleko idący problem z tym słowem, że borykamy się, także środowisko patriotyczno-niepodległościowe do dzisiaj, boryka się z umiejętnością opisania na przykład tego, co w sposób naturalny chcemy opisać, jak wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau. No bo jak nazwać inaczej? W zasadzie przecież Sowieci tam wkraczający wyzwolili tych jeńców. No to jeżeli tak, to dlaczego my się upieramy, że Kraków nie został wyzwolony? Przecież to dwa dni wcześniej.
czy cztery. A jeżeli Kraków, a to dlaczego Warszawa nie została wyzwolona? No zaraz, zaraz, to samo terytorium. A więc ta manipulacja językiem, która jest bardzo często perfekcyjnie przygotowywana, w okresie PRL-u była w sposób, można powiedzieć, na pozór wiarygodny prowadzona, tak głęboko została w nas i wpisana, że z pokolenia na pokolenie żeśmy się jej de facto poddali. Analizowałem akta cenzury z punktu widzenia zapisów antykościelnych i między innymi znalazłem takie ciekawe informacje, znowu, będące świadectwem działań konkretnego cenzora, ale mózg cenzora nie był mózgiem wolnego człowieka, tylko był podwykonawcą zleceń. Dotyczących różnego rodzaju zapisów, które prymas Stefan Wyszyński w okresie Wielkiej Nowenny i roku milenijnego chciał przedstawić światu polskiemu i które mogły być nawet cytowane przez na przykład Słowo Powszechne, czyli organ paksowski, który wychodził na zewnątrz. Proszę zobaczyć, że w powtarzających się ingerencjach cenzorskich jest bardzo ciekawy zabieg. Jedno słowo. Mianowicie wszędzie tam, gdzie prymas Stefan Wyszyński odwoływał się do odbiorcy swoich słów. To dotyczyło historii Polski, to dotyczyło historii Kościoła, dotyczyło katolicyzmu i odwoływał się do jednego pojęcia. Mianowicie mówię do was, narodzie Polski. Słowo naród przez cenzora było skreślane. A co w zamian za to? Katolicy. Nieprawda? No prawda. Przecież prymas mówi do katolików. No ale już wolnomyśliciele lat 60. mieli za zadanie, by ta liczba katolików się zwężała. A naród, tylko że socjalistyczny, się zwiększał. No to trzeba pomóc. No to w ramach tej pomocy spontanicznej cenzorów ciśniemy naród, a wprowadzamy w to słowo katolicy. Prymas się na to godził, bo nie było jakby merytorycznego powodu, żeby uznawać, że on nie mówi do katolików. No ale nie o to mu chodziło. W korespondencji widać to wyraźnie, jak prymas próbuje tłumaczyć, że w historii przynajmniej znanej mu Kościoła, a na pewno znał ją doskonale i lepiej od komunistów, to ani encyklik papieskich, ani przemówień prymasowskich czy biskupów państwa nie cenzurują. W PRL-u cenzurowano i przemówienia Piusa XII, jeśli w ogóle jakikolwiek cytat był dopuszczony, i Pawła VI, wcześniej Jana XXIII. A zatem ta manipulacja słowem jest oczywiście zjawiskiem bardzo ważnym, dlatego że ona w gruncie rzeczy odbiera jakby odbiorcy, odbiera możliwość właśnie tej weryfikacji, czyli odbiera, takie jest założenie przynajmniej, możliwość odkrywania prawdy, czy oddala przynajmniej taką możliwość, tym bardziej jeśli żyje się w okresie PRL-u pod kloszem. Ale oczywiście najważniejszym sposobem manipulowania historią, co widać było także w okresie PRL-owskim w sposób wyjątkowo wyraźny, to jest manipulacja treścią. Ta manipulacja treścią ma swoje różne wymiary. Pierwszy, który najbardziej prawdopodobnie pamiętamy, przynajmniej moje pokolenie i osoby starsze tu się znajdujące, to zjawisko, które określaliśmy jako zjawisko białych plam. Zjawisko białych plam. Dla młodzieży, młodych studentów tej wspaniałej uczelni jest to termin już historyczny,
ale proszę się zastanowić, czy aby na pewno należy go schować tylko do lamusa historii. Na czym polegały białe plamy? Co było jakby sednem białych plam? Mianowicie pierwsza definicja, taka najprostsza białych plam, to jest oczywiście niedopuszczenie do obiegu informacyjnego faktu historycznego. Prostego faktu. Dlatego, że ten prosty fakt historyczny zmienia to, co dzisiaj tak modnie się nazywa, zmienia narrację pożądaną. I na przykład, no jak można było w PRL-u ujawnić fakt istnienia tajnego de facto układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, skoro ten fakt musiał rzutować na konieczność nawet najgorszego ucznia z ostatniej ławki oślej szkolnej, pytanie, to dlaczego wybuchła ta II wojna światowa? No a nie wolno było zadać takiego pytania w kontekście nieznanego faktu. No umysł nie potrafi zadać pytania, jeżeli nie zna faktu. To w związku z tym nie ma pytania o genezę II wojny światowej w kontekście polityki sowieckiej, bo nie ma faktu, to znaczy nie ma paktu Ribbentrop-Mołotow. Biała plama wytarta do cna i nieobecna jest oczywiście manipulacją, można powiedzieć, prostą. To jest to, o czym profesor Antoni Dudek mówił w kontekście kłamstwa najwyższego wymiaru i kłamstwa półprawdy. Zaraz do tego dojdziemy, bo oczywiście to jest właśnie też w kłamstwach historią, manipulacjami historią też obecne. A więc to jest, można powiedzieć, takie kłamstwo prymitywne, ale skuteczne. Kłamstwo prymitywne, ale skuteczne, dlatego że manipulując w ten sposób historią, czyli tworząc białe plamy faktograficzne, zaburzamy zdolność interpretacyjną, zaburzamy u odbiorcy zdolność zadania sobie pytania. Ograniczamy go. Ale niestety nie tylko na tym polegała historia białych plam. Historia białych plam z okresu PRL-u, gdzie widać to wyraźnie, sięgała dużo poważniejszych pokładów manipulacyjnych i z którymi się borykamy do dzisiaj. Borykamy się do dzisiaj. Mianowicie takim typowym przykładem manipulacji historią było wygumkowywanie już nie tylko faktu prostego, ale całych zjawisk historycznych. Ja pamiętam do dziś taką historię kultury polskiej, wydaną pod redakcją autorytetu profesora Bogdana Suchodolskiego. Profesora Bogdana Suchodolskiego. Kiedy by Państwo zobaczyli ten tytuł, to mogliby mieć pewne przeczucia, że zawartość jest związana z tytułem. No i słusznie, no tak powinno być. Okazywało się, że w tej księdze, bardzo pięknie wydanej, nie ma ani jednego słowa o polskiej kulturze, która by miała jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy z polskimi kresami wschodnimi. Wygumkowano całą wielką rzeczywistość polską, polskiej kultury, ponieważ rzecz jasna ta część kontynentu znajdowała się w rękach sowieckiego państwa, które samo troszczyło się o politykę historyczną, a usłużni komuniści no, na różne koncesje wobec Polaków od czasu do czasu się godzili pod naporem rzeczywistej pamięci rodzinnej szczególnie, ale nie mogli się godzić na to, co było w gestii sowieckiej polityki historycznej. Więc tutaj kompromisu żadnego nie było. I otóż okazywało się, że nie ma w związku z tym polskich kresów i polskiego wkładu kulturowego w tworzenie tamtej ziemi, tamtych wspaniałych terenów kultury europejskiej. Borykamy się z tego typu manipulacją historią do dziś, proszę Państwa. W dużej mierze do dziś. Nie tylko dlatego, że istnieje naturalny problem, który też trzeba głośno wyartykułować, problem napięcia między tak zwanym dobrem politycznym a prawdą historyczną. I on jest. I żeby była jasność, w przypadku
Kresów Wschodnich jest on bardzo wyraźnie widoczny i dzisiaj. W polityce zagranicznej polskiej po 1989 roku ustawicznie widać nawracający problem polegający na napięciu między dążeniem do tego, żeby mówić prawdę o Polsce na tamtych terenach, a potrzebą polityczną, która zmusza niejako Polaków, przynajmniej tych Polaków, którzy jednocześnie rządzą i są ofiarami tej nieumiejętności, moim zdaniem, pogodzenia racji, że należy wspierać tych wschodnich naszych sąsiadów, którzy, czy to z racji słabości, kompleksów, czy innych powodów, tu zestaw jest oczywiście otwierany bardzo szeroko, mają prawo do kłamstwa. Tylko dlatego, że są słabsi. To mają prawo do kłamstwa. I to jest pewna rzeczywistość, która jest w nas do dzisiaj, ale ona jest też wynikiem białych plam, dlatego że w okresie PRL-u zostaliśmy pozbawieni poprzez właśnie politykę białych plam w historii, pozbawieni wspólnoty. Co to w tym przypadku oznacza? To oznacza tyle, że na przykład rodziny katyńskie przeżywały w okresie PRL-u swoją i jedyną, żeby była jasność, prawdę o tragedii, która ich spotkała we własnym zamkniętym środowisku. Myśmy to środowisko jako Polacy, nie mówię, że akurat historycy, bo historycy mieli tę większą szansę, że docierali szybciej w okresie PRL-u, choćby przez Cimelia, do których ja jako student miałem szansę dotarcia, ale student historii, do Cimeliów, które znajdowały się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale które człowiek z ulicy widzieć nie mógł, czy do drugoobiegowej literatury, która też w tych Cimeliach, rzecz jasna, się znajdowała. Ale jako społeczeństwo odkryliśmy jedność z rodzinami katyńskimi de facto dopiero po roku 1990. Z rodzinami Holokaustu, który się odbył na Wołyniu, na Kresach Południowo-Wschodnich, my dopiero jesteśmy w trakcie przeżywania tego zjawiska, które tam miało miejsce i możemy zacząć się od niewielu dopiero lat zacząć się identyfikować z tą pamięcią tamtej części Polaków, tak żebyśmy mogli sobie powiedzieć, jesteśmy wszyscy rodziną katyńską, jesteśmy wszyscy rodziną wołyńską. Ale co więcej, na przykład historia Górnego Śląska. W okresie PRL-u olbrzymia plama na terenie historiografii polskiej. Rok 45, wkraczają Sowieci i traktują Górny Śląsk jako ziemię zdobywczą i wywożą około 50 tysięcy ludzi, górników, po to, żeby ich osadzić na terenach swojego państwa, bo są zdolnymi pracownikami, górnikami, którzy w Krzywym Rogu też się przydadzą. A to byli Polacy, to nie byli Niemcy. To byli polscy, między innymi patrioci, którzy albo oni, albo ich ojcowie walczyli w powstaniach śląskich. No to jest to trauma? Jest. A Polacy z centralnej Polski o niej wiedzieli? Niczego nie mogli wiedzieć. To jest ta biała plama, czyli zabicie nie tylko prostego wydarzenia, ale zabicie całej sfery w gruncie rzeczy odniesień, które prowadzą do bardzo głębokich emocji. A wspólnota narodowa na czym jest oparta? Na emocji. I to na emocji pozytywnej, czyli pozytywnego przeżywania tego, co jest w gruncie rzeczy konstytuujące nas za sprawą także państwa, jeżeli o to dba. I na końcu przykład pozytywny, bo zbliża nam się ta data 1 marca od 2011 roku. Możemy dzięki świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, dzięki świętej pamięci Januszowi Kurtyce, który był inicjatorem tego pomysłu, obchodzić Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. I proszę zobaczyć, jak pozytywna rola państwa, czyli przepis prawny w tym przypadku, dotyczący prawa do obchodów, uruchomił całą wielką lawinę, łącznie rzecz jasna z innymi pracami, przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej, pracami,
które doprowadziły do tego, że dzisiaj społeczeństwo polskie, znowu przepraszam za sformułowanie, ale najmniej zdolny uczeń szkoły średniej w polskiej szkole, najprawdopodobniej już jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, że rotmistrz Pilecki to nie jest bohater telenoweli w TVN-ie puszczanej w odcinku właśnie 2850 rozwiódł się ze swoją czwartą żoną, tylko że jest to rotmistrz, który walczył o polską niepodległość i był więźniem Auschwitz dobrowolnym i był człowiekiem, który wpisał się pięknie w naszą historię. Podobnie generał Fildorf. Jest już kilka, co najmniej jeśli nie kilkadziesiąt tych nazwisk żołnierzy wyklętych, którzy na naszych oczach stali się żołnierzami niezłomnymi. Oni zawsze byli niezłomnymi, ale w świadomości społecznej stali się z wyklęcia niezłomnymi. I to jest ta wielka siła polityki państwa, która może albo być nakierowana na manipulację historią, na tworzenie z historii przedmiotu, tak jak w manipulacji w polityce przedmiotem staje się człowiek po to, żeby go wykorzystać do niecnych celów, to tak samo w przypadku manipulacji historią. Ta historia, czyli zbiorowisko ludzi, którzy nie mogą się bronić już, bo nie żyją, staje się zjawiskiem przedmiotowo traktowanym po to, żeby współczesne cele wykreować, zrealizować i to cele niecne. A więc manipulacja historią to, proszę Państwa, znowu zjawisko, które nas dotyka, będzie dotykało, a jednocześnie recepta na to jest tylko jedna. Znowu nie będę odkrywczy, ale jest to oczywista recepta, przed którą nie ma zresztą alternatywnej, żadnej innej. Mianowicie trzeba się uczyć, drodzy Państwo. To znaczy uczyć historii.